CZĘŚĆ DRUGA ROZDZIAŁ 14 NIELEGALNI Nielegalny lub bardziej swojsko nielegał to oficer, kadrowy pracownik wywiadu działający na terytorium obcego państwa poza rosyjskimi przedstawicielstwami oficjalnymi. Jest wyposażony w fikcyjny życiorys, w nawiasie legendę. I uchodzi za obywatela państwa, na terenie którego stacjonuje. Nielegalny nie utrzymuje żadnych kontaktów z miejscową rezydenturą placówkową. Nielegalni są kontrolowani bezpośrednio przez centralę. W nawiasie 14 zarząd. W literaturze przedmiotu, i to nie tylko popularnej, nielegalni notorycznie są myleni z agentami, co jest karygodnym błędem merytorycznym. Agent to osoba pozyskana do tajnej współpracy przez wywiad. Jest on na ogół cudzoziemcem i za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Agent może być źródłem informacji lub osobą wykorzystywaną w ramach tajnej operacji. Nielegalny zaś jest oficerem radzieckiego lub rosyjskiego wywiadu. Czasami najbardziej wartościowi i ideowi agenci uzyskiwali w nagrodę radzieckie obywatelstwo i stopień oficerski GRU czy KGB, ale agent zawsze pozostawał agentem. Istnieje też kategoria agentów instalowanych na obcym terytorium w sposób podobny do nielegalnych, jednak w przeciwieństwie do nich, będąc obywatelami Rosji, ci agenci nie są kadrowymi pracownikami wywiadu. Określa się ich mianem agentów nielegalnych, a ich rolą są głównie zadania pomocnicze. Zarówno GRU, jak i KGB tworzyły i utrzymywały własne siatki nielegalnych, które były całkowicie od siebie niezależne. Każda z tych organizacji w nawiasie wywiad wojskowy i cywilny wybiera, szkoli i wykorzystuje nielegalnych tak, jak uważa za stosowne, podobnie jak samodzielnie ustala zasady, metody działania i szczegóły techniczne. Zawsze niezależnie od siebie. Nielegalni GRU są szkoleni w specjalnym ośrodku szkoleniowym będącym częścią 14. zarządu, który następnie odpowiada za ich pracę. Ważniejsi nielegalni są kontrolowani i prowadzeni przez pierwszego zastępcę szefa GRU, a sama elita, najbardziej wartościowi oficerowie, podlegają bezpośrednio szefowi GRU. Dostanie się do elitarnego grona osobistych jest szczytem kariery i marzeniem każdego nielegalnego. Odwrotną zaś stroną medalu jest najgorsza z możliwych kara. Odwołanie nielegała do kraju. Rekrutację potencjalnych nielegalnych prowadzi XIV Zarząd, kierując się przy wyborze kandydatów oczywiście poza walorami osobistymi rodzajem przyszłych zadań nielegalnego. Główną kategorią kandydatów stanowią oficerowie armii lub marynarki wojennej. Częstokroć też wykorzystuje się doświadczonych oficerów GRU po studiach na Wojskowej Akademii Dyplomatycznej czy po pobycie w rezydenturze. Wśród kandydatów znajdują się też młodzi Rosjanie głównie absolwenci specjalnych kursów językowych. Zawsze jednak są to ludzie z wyższym wykształceniem jest to wymóg podstawowy. Dlatego też między innymi wiek, w którym rekrut zaczyna szkolenie. To 21-23 lata. Ani jeden z nielegalnych, którzy uciekli na zachód, nie był w stanie podać dokładnej, czy nawet przybliżonej lokalizacji ośrodka szkoleniowego. Wynika to z tego, że nie istnieje jedna lokalizacja ośrodka, w którym odbywa się owo szkolenie, w nawiasie, w przeciwieństwie do tak zwanej szkoły w dzięku KGB. GRU szkoli nielegalnych indywidualnie, w miejscu dobranym dla każdego z osobna. Zazwyczaj jest to ukryta w lesie podmoskiewskadacza. W takich okolicach sąsiadami są wyłącznie odpowiednio dobrani przedstawiciele władz. W najbliższym otoczeniu rzadko spotyka się obcych, a zadawanie pytań jest rzadsze niż napady rabunkowe, które i tak tu się nie zdarzają. Po ulicach natomiast przechadzają się parami młodzieńcy o atletycznym wyglądzie, choć bez mundurów. Dacza to idealne miejsce na szkolenie nielegalnych. Każdą zamieszkuje uczeń wraz z rodziną, to znaczy z żoną i dziećmi, oraz dwóch lub trzech instruktorów. W ten sposób szkolenie odbywa się praktycznie 24 godziny na dobę. Zazwyczaj, oprócz ucznia, szkolenie przechodzi także żona, nigdy natomiast dzieci. Te prowadzą normalne życie i gdy przyjdzie pora działania, pozostają w kraju jako zakładnicy. Wnętrze willi jest przebudowane i tak urządzone, by przypominało wnętrze domu, w którym żyć będzie nielegalny oraz biuro, w którym będzie pracował. Dodać należy. Że chodzi o wnętrza typowe dla określonego kraju, a nie jakieś konkretne lokum. Kandydat powinien się przyzwyczaić do wielu rzeczy. Muszą one być dla niego oczywiste. Dlatego też wszystkie ubrania, żywność, bądź książki, papierosy czy żyletki, których używa się w czasie szkolenia, są produktem bądź kraju, do którego ma jechać, bądź najczęściej tam występującymi towarami. W każdym pomieszczeniu jest radioodbiornik włączony 24 godziny na dobę, nastawiony na stację kraju celu. Od pierwszego też dnia nauki kandydat otrzymuje większość gazet i czasopism, ogląda filmy, programy telewizyjne i kasety wideo. Instruktorzy czytają tę samą prasę i oglądają te same filmy. W nawiasie najczęściej są to byli nielegalni. I znaczną część czasu spędzają na zadawaniu uczniowi wszelkiego typu pytań odnośnie tego, co słyszał, co czytał. Naturalnym jest, że po paru latach takiego treningu uczeń znana pamięć skład miejscowej drużyny piłkarskiej. Godziny otwarcia sąsiedniej knajpy, czy dyżurne dowcipy prezentera pogody lokalnej stacji, nie mówiąc o polityce czy skandalach. I jakimi pasjonują się obywatele kraju, w którym ma działać. Program szkolenia dopasowany jest dla każdego ucznia tak, by uwypuklić jego wiedzę, charakter czy zadania w odniesieniu do nowej osobowości, której rzecz jasna musi się bezbłędnie nauczyć. Oczywiście przyszły nielegalny, oprócz tego uczony jest techniki szpiegowskiej i zasad działania wywiadu. Często zdarza się, że żona ucznia też przechodzi odpowiednie szkolenie, najczęściej jako łącznościowiec, gdyż pracować będą wspólnie. Uważa się, że w ten sposób zespół pracuje bardziej efektywnie, a biorąc pod uwagę uczucia macierzyńskie i dzieci w roli zakładników, zmniejsza się prawdopodobieństwo przejścia nielegalnego na stronę wroga. Żona poza tym często działa jako kontroler GRU. Uważając na zachowanie męża, zwłaszcza na nagłe zainteresowanie kobietami czy alkoholem, o których to natychmiast informuje centralę. Jeśli w trakcie pobytu za granicą wydarzyłoby się coś, co małżonkowie chcą ukryć po powrocie, przy systemie prowadzonych osobno przesłuchań ich relacje muszą się w którymś momencie nie zgodzić i sprawa wyjdzie na jaw. Po trzech lub czterech latach intensywnego treningu nielegalny zdaje egzamin przed komisją złożoną z przedstawicieli GRU i wyjeżdża za granicę. Zwykle do kraju, który jest jego celem. Udaje się przez wiele krajów pośrednich, np. jadąc do USA, poruszałby się na trasie: Rosja, Turcja, Jordania, Kuwejt, Filipiny, Hawaje. Na każdym etapie podróży, a już na pewno co dwa etapy, niszczyłby dokumenty, z którymi wjechał do kraju i posługiwał się nowymi, przygotowanymi przez miejscowych, nielegalnych czy rezydenturę placówkową. Otrzymywałby je pocztą, znajdował w pokojach hotelowych i tym podobne. Do każdego zestawu obowiązuje inna legenda. Na każdym etapie może się zdarzyć, iż nielegalny zatrzyma się na kilka tygodni czy miesiące w danym kraju, by móc w przyszłości wykorzystać znajomość miejsca. Gdy po kilkunastomiesięcznej podróży dociera wreszcie na miejsce przeznaczenia, przede wszystkim jedzie do miasta, w którym, według legendy, się urodził i żył. Znajduje tam pracę, przebywa przez określony czas i wraca do Rosji. W ten sposób kończy się drugi etap szkolenia próbny okres przebywania za granicą jako nielegalny. Po tym okresie rozpoczyna się trzeci etap. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas podróży uczeń wraz z instruktorem wyłapuje braki w dotychczasowym szkoleniu i wspólnie opracowują nowy program, który trwa przez kolejny rok lub dwa. Potem następuje kolejny egzamin, przy którym musi być obecny szef GRU lub jego pierwszy zastępca, i nielegalny wyrusza do kraju przeznaczenia. Ze względów operacyjnych, choć nie instruktażowych, często wykorzystuje się Finlandię jako okno na zachód. Podróż ta, podobnie jak próbna, może mieć kilkumiesięczne, a nawet kilkuletnie przerwy i określona jest mianem legalizacji bezpośredniej. Nielegalny stara się zdobyć w jej trakcie jak największą liczbę przyjaciół, autentyczne papiery i zaświadczenia o zatrudnieniu, aby w końcu pojawić się w kraju, któremu ma wyrządzić maksymalne szkody. Jak więc wynika z cyklu szkoleniowego, Minimalny wiek nielegalnego to 27-29 lat, ale zwykle jest on starszy. Ma około czterdziestki i wiek ten z wielu powodów doskonale odpowiada GRU. Mężczyzna taki ma już za sobą szumną młodość i wykazuje zrównoważone podejście do życia. Jest znacznie mniej prawdopodobne, by wybrał pójście na policję zamiast wykonywania zadań. Jego dzieci są wystarczająco duże, by obyć się bez opieki rodziców, ale nie na tyle dorosłe, by żyć samodzielnie. Dzięki czemu stanowią idealnych zakładników. Po przybyciu na miejsce podstawowym celem nielegała jest legalizacja, czyli zdobycie autentycznych dokumentów uwiarygodniających legendę. Oczywiście otrzymał dokumenty wystawione przez najlepszych fałszerzy G.R.U. na oryginalnych blankietach. Ale bez numeru identyfikacji podatkowej czy polisy ubezpieczeniowej wystarczy pobieżne sprawdzenie, by legenda zaczęła się sypać. Dlatego też z początku nielegalny wielokrotnie zmienia pracę, by uzyskać jak najwięcej autentycznych referencji i pozostawiać po sobie jak najwięcej śladów w dokumentach rozmaitych firm. Idealnym rozwiązaniem jest uzyskanie nowych dokumentów, wydanych pod byle pretekstem. Albo ożenek z innym nielegalnym, może być własna żona, mającym już legalne papiery. Wówczas gubi własny paszport, i na podstawie paszportu żony otrzymuje paszport, prawo jazdy, karty kredytowe i tym podobne. Wszystkie dokumenty potrzebne do legalizacji. Ważną rolę w życiu i sukcesie każdego nielegalnego gra legenda czyli opracowany na jego użytek fałszywy życiorys. Podstawy legendy i jego prawdziwego życiorysu są maksymalnie zbliżone. Legenda w miarę możliwości opiera się na prawdzie. Na przykład: data urodzenia jest ta sama, zmienia się miejsce urodzenia, daty urodzenia rodziców i krewnych oraz ich zawody także powinny pozostać bez zmian, podobnie jak większość innych szczegółów życia osobistego. Nielegalny nie kłamie odpowiadając. Tylko mówi niecałą prawdę. Ma duże znaczenie psychologiczne i znacznie utrudnia pomyłkę. Nie mrugnie okiem, twierdząc, że ojciec był rolnikiem. Nie powie tylko, w jakim kraju uprawiał ziemię. Istnieje także legenda ostateczna czyli ostatnia linia obrony w przypadku aresztowania przez policję, jeśli się okaże, że normalna legenda nie spełnia już swego zadania. Opracowuje się ją wyłącznie na użytek policji i jest ona nie do sprawdzenia. Na przykład, nielegalny aresztowany został w czasie próby uzyskania w nawiasie kradzieży bądź wyłudzenia nowego prawa jazdy, gdyż jego stare było fałszywe bądź nieaktualne. Przy przesłuchaniu wyszło, że legenda nie jest wystarczająca. Powodów tego może być multum, na przykład, pojawi się ktoś. Kto w tym samym czasie chodził do tej samej szkoły i nie zna naszego bohatera. W takiej właśnie sytuacji należy wykorzystać legendę ostateczną. Informuje się policję, że jest się białoruskim kryminalistą, który po ucieczce z więzienia kupił amerykański paszport na czarnym rynku. W tym czasie GRU otrzymuje sygnał o aresztowaniu pechowego nielegała w nawiasie albo nie dostaje od niego rutynowego sygnału, co wychodzi na to samo, i uruchamia władzę Białorusi. Białorusini publikują list gończy ze zdjęciem i występują do kilku państw o ekstradycję kryminalisty. Być może wyda się to dziwne, ale policja w nawiasie w odróżnieniu od służby kontrwywiadowczych, często kupuje takie legendy i bez problemów wydaje gościa białoruskiemu konsulowi podczas gdy sprawdzenie jej zajęłoby im piętnaście minut. Wystarczy zaprosić prawdziwego białoruskiego imigranta, których w USA nie brakuje, na chwilę pogawędki z rodakiem. Niemniej ważne od życiorysu są rodzaj pracy i legenda poprzedniej pracy, prac, jakie będzie stosował nielegalny. Radziecka propaganda nieraz malowała mrożący krew w żyłach obraz wyższego stopniem oficera, Grającego pierwsze skrzypce w sztabie generalnym nieprzyjaciela. Taka sytuacja w życiu nie ma prawa się zdarzyć z kilku powodów. Po pierwsze, nielegalny powinien dla własnego dobra trzymać się z dala od kontrwywiadu państwa, w którym przebywa. Musi być szarym człowiekiem z ulicy, którego nikt nie zauważa. Po drugie, nawet jeśli stałe sprawdziany, jakimi poddawani są oficerowie sztabu, nie zdemaskują go, co jest nieprawdopodobne, to natychmiast rozszyfrowano by jego legendę, gdyż w ciągu pierwszych 48 godzin musiałby spotkać swego kolegę z pułku czy absolwenta Akademii Wojskowej, którą podobno ukończył. Po trzecie, byłby nieefektywny. Nielegalny potrzebuje dużo czasu, by spotykać się z agentami rekrutującymi się z różnych środowisk, w nawiasie, często z grona homoseksualistów i prostytutek. Parę takich kontaktów doprowadziłoby do wzięcia oficera pod taką obserwację, że nic by go nie uratowało. Po czwarte, zakres zainteresowań GRU nie jest czymś stałym. A zamówienia są zawsze na wczoraj. Dziś jest to zainteresowanie dokumentami z określonego pionu Pentagonu, jutro z zupełnie innego, do którego nasz oficer nie ma dostępu. Jakakolwiek próba rozmów służbowych z oficerami z owego pionu spotkałaby się z milczeniem, w nawiasie w najlepszym przypadku, albo z podejrzeniami, o których zameldowaliby tam, gdzie trzeba. Jak widać, takie umieszczanie nielegalnego nie jest ani rozsądne, ani efektywne. Najlepiej, jeśli nielegalny jest niezależnym dziennikarzem, jak wspomniany już Richard Sorge, czy artystą, jak Rudolf Abel, czyli panem swego czasu i swych pieniędzy, bez wzbudzania nieczyich podejrzeń, może rozmawiać z premierem, prostytutką, czy pracownikiem elektrowni atomowej. Jeśli przez trzy miesiące nie chce mu się pracować, to jego problem. Jeśli otrzyma przekaz na kilka tysięcy dolarów, też nikt się tym nie zainteresuje, bo przy takim zawodzie to normalne. Przy Rudolf Abel była gwiazdka, czytamy, że jest to właściwie William Rischer, nielegalny MGB KGB w latach 1947-57, prowadził rozległą sieć agenturalną na terenie Stanów Zjednoczonych aresztowany przez FBI i skazany na długoletnie więzienie. W roku 1967 Abla wymieniono na Powersa, pilota amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2 zestrzelonego nad Związkiem Radzieckim 1 maja 1961 roku. Koniec odnośnika, wracamy do tekstu. Są też inne, jeszcze lepsze od wyżej przedstawionych zawody, choć może trudno w to uwierzyć na przykład właściciel zakładu naprawiającego i wymajmującego samochody, ktoś taki może zostawić firmę wynajętemu pracownikowi i pojechać, gdzie wola, może stanąć przy kasie i załatwiać klientów. A to, że od jednego skasuje gotówką i meldunek, a innemu wypłaci należność i przekaże instrukcję, <laughs> nikt na to nie zwrócił uwagi. Ma codziennie do czynienia z tysiącami ludźmi najrozmaitszego wieku, zawodu i wyglądu, co dla nielegalnego jest ideałem, gdyż to nie on ma penetrować pilnie ostrzeżone obiekty i wykradać tajemnice z sejfów. On ma zwerbować agentów, którzy będą to robić i jak najdłużej utrzymać się, nie dając się złapać. Rezydentura nielegalnych to jednostka organizacyjna wywiadu składająca się z minimum dwóch nielegałów. Czyli rezydenta i radiooperatora szyfranta oraz niewielkiej liczby agentów, w nawiasie minimum jednego, pracujących dla nich. Nielegalny bez agentów nie jest w stanie zdobyć żadnych informacji, to też werbunek jest jego podstawowym zadaniem natychmiast po zalegalizowaniu. Stopniowo rezydentura może się powiększać, w nawiasie, jeśli warunki będą udane. I pojawi się więcej nielegalnych, z których jeden zostanie zastępcą rezydenta. Ma to jednak swoje granice, gdyż GRU nie uważa organizowanie dwóch rezydentur za rozsądne posunięcie. Pięciu nielegalnych i ośmiu dziesięciu agentów to maksimum. Jeśli okaże się, że werbowanie agentów idzie wyjątkowo dobrze na danym obszarze, Nielegalna rezydentura zostanie natychmiast podzielona na dwie nowe, pomiędzy którymi jakiekolwiek kontakty będą jak najsurowiej zabronione, by w przypadku wpadki jednej nie ucierpiała druga. Koniec rozdziału.